Szczęść Boże, gorliwość o dom Twój pożera mnie. Ale gniew przy oczyszczeniu świątyni nie jest absolutnie potrzebny. Tu wymagana jest miłość. I właśnie z nią przychodzi Jezus, choć czytający o tym i obecni tam mogą odnieść zupełnie inne wrażenie. Świst bicza, podniesiony głos i cała akcja wywracania stołów nie wydają się być wyrazem miłości. To jakby zaplanowana akcja sabotażu tego, co praktykowane jest od wieków. Tylko czy od niepamiętnych czasów nie można żyć w błędzie? Czy błędnie pojęty przepis i źle zinterpretowany nie może prowadzić do nieporozumień? W Księdze Wyjścia, gdy Mojżesz wstępuje na Synaj po prawo, otrzymuje przykazania w liczbie 10. Spójrzmy na żydowskie prawo Halacha, które opiera się na Torze, 5 Księgu Mojżeszowym i na Talmudzie. Ów Talmud to raptem 613 przykazań podzielonych na 248 nakazów i 365 zakazów. W gąszczu przepisów można się naprawdę poplątać. Bo tak jest, że jeśli coś zrobię zgodnie z nimi, to nie mam czasu na patrzenie, czy nie gubię istoty. Współcześnie katolik ma problem z tymi z dekalogu. Tak więc świątynię z Jerozolimy należy przełożyć na świątynię człowieka ochrzczonego, który wymaga oczyszczenia, a każdy z nas nią jest. Działanie Jezusa było dwuetapowe. W przekazie Ewangelii Marka w rozdziale 11 dowiemy się, że wieczorem przed akcją oczyszczania był zobaczyć, co dzieje się w świątyni, a nazajutrz powrócił zrobić porządek. To daje nam pewność, że Chrystus nie działa pochopnie. Nie ingeruje tam, gdzie tego nie wymaga sytuacja. Przygląda się każdemu z nas. W naszym przekonaniu pojawiają się zwroty, które kierują uwagę, że zagrożenie dla Kościoła pochodzi z zewnątrz, na przykład, że strajk kobiet przyczynia się do apostazji, że ludzie bojkotują wystąpienia biskupów, że państwo powinno być laickie, a nie ciągle kłaniać się Kościołowi. I ciągle wychodzi, że to nie my. Natomiast dzisiejsza Ewangelia się temu sprzeciwia. Nie zewnętrzne zagrożenia, ale te wychodzące ze środka, od każdego z nas są niebezpieczne. To nasza własna postawa sprawia, że nikt z zewnątrz nie chce wejść do tej jaskini zbójców, bo my zagubiliśmy istotę. Wejście Jezusa do świątyni nie jest mocnym uderzeniem, ile pokazaniem programu całej Ewangelii. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przybywać. Czy miłujemy, czy tylko nam się tak wydaje? Jako ksiądz muszę wpierw zweryfikować, czy prowadzę ludzi ku zbawieniu, czy skupiam się na ich zabawianiu. Czy swoją postawą buduję, czy rujnuję czyjś obraz Boga. Nie wiem jak ty, ale te codzienne rozważania sprawiają, że zaczynam myśleć inaczej. Od pierwotnego zachwytu poprzez frustrację, która wynika z mojego braku cierpliwości, dochodzę do stanu, w którym ze spokojem podejmuję dalszą drogę. Bo oczyszczenie świątyni ciała to nic innego jak walka z grzechem hipokryzji, z grzechem czerpania życia z życia drugiego człowieka, bycia trochę pasożytem, grzechem mylenia miłości z chorobliwym pragnieniem uznania szacunku i podziwu. Jakim prawem to czyni, pytali jemu współcześni. Jakim prawem niszczy poczucie naszej sprawiedliwości, naszych zasług opartych na pokornym znoszeniu innych i naszego cierpliwego klęczenia w czasie modlitw? Powód jest oczywisty. Chce zamieszkać w nas autentycznie i niezaprzeczalnie. Bo celem jest śmierć starego człowieka, a nie budowanie czegoś, co wzbudzi zachwyt. Nie przyszedł, aby nas przygotować do wyborów misji Mistera Uniwersum, ale po to, by wytrzebić z nas iluzję religijno-ofiarniczego handlu z Bogiem. W końcu jesteśmy ochrzczeni, a chrzest to umieranie dla siebie, a życie dla Boga. To pierwsza rzecz, o której zapominamy. Wszystko inne pomaga mi tylko dobrze zrealizować ten jeden cel. Mamy ogromną wiedzę o Bogu, ale nie potrafimy jej praktykować. Tak jak Nikodem, który pod osłoną nocy przychodzi po naukę, by pojąć, co znaczy narodzić się na nowo z wody i ducha. Zbyt dużo nas w idolatrii, kultu bałwochwalczego, kultu przepisów, zamiast czczenia Boga w duchu i prawdzie. Nasze duchowe oczyszczenie, nasza odnowa, rozpoczyna się dokładnie w chwili, w której deklaruje się jako przeciwnik siebie samego, jako antyja. Nie mam oskarżać, nie mam rzucać winy na innych, ale sam mam stawać w prawdzie, że jeśli nie rozprawię się z wewnętrznym bałaganem, nie ukażę innym spokoju i ładu, który jest Bożym porządkiem. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.